Bo o tym się mówi teraz, o profilaktyce zdrowotnej i nowoczesnych metodach leczenia. Profesor Henryk Skarżyński 25 lat temu zachwycił medyczny świat w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, wygłosił pracę naukową, a później na jej podstawie przeprowadził pierwszą na świecie operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie z częściową głuchotą. Był to przełom w światowej otolaryngologii. Dziś, ćwierć wieku po tym wydarzeniu, o kondycji polskiej medycyny z profesorem Henrykiem Skarżyńskim w Chicago rozmawiał Adam Giza. Specjalnie dla programu O tym się mówi ze Stanów Zjednoczonych, z Chicago, spotykamy się dzisiaj z medycyną przez duże M. Chwalimy się polskimi lekarzami tutaj za oceanem i bez kompleksu mówimy głośno, że to właśnie ta profesja, otolaryngologia, święci tutaj triumfy, a lekarze miejscowi z podziwem patrzą w stronę Kajetan. A razem z nami ambasador tego miejsca, ambasador kliniki w Kajetanach, profesor Henryk Skarżyński. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam pana, witam państwa. Nie ma przesady, ja wiem, że pan profesor jest skromnym człowiekiem. Ja mogę to powiedzieć, pewnie pan tego nie powie, że dzisiaj świat patrzy na miejscowość Kajetany pod Warszawą z podziwem i z dumą, że nawet tutaj w Chicago lekarze, ale i pacjenci zazdroszczą umiejętności pana i pańskiego zespołu. Tak, rzeczywiście pokazaliśmy światu możliwości współczesnej nauki i medycyny, dając szansę dla milionów osób z pewnymi wadami słuchu, które wcześniej takiej szansy nie miały. Te osoby mogły się urodzić z taką wadą słuchu, mogły ją nabyć w każdym wieku. Te osoby nie są całkowicie głuche. To, że słyszą kilka albo kilkanaście procent, sprawia, że w pewnych środowiskach mogą się czuć zupełnie dobrze. Tak jak ja w tej chwili rozmawiam z panem redaktorem, patrzymy na siebie. Hałas jest, ale nie tak duży, żebyśmy nie mogli siebie zrozumieć. Ale takich warunków nie ma wszędzie i takie warunki nie są codziennością, nie są codziennym otoczeniem. Żeby zapewnić sprawną komunikację z otoczeniem, stworzyć możliwości do wykonywania wielu zawodów, potrzebne jest dużo lepsze rozumienie i to, co my zaproponowaliśmy 25 lat temu w Nowym Jorku, jest systematycznie realizowane, rozwijane i upowszechniane. Temu służy cały szereg naszych różnych form, w tym między innymi specjalne warsztaty kliniczne, gdzie podczas których pokazaliśmy tylko w Kajetanach ponad 1300 operacji na żywo dla ponad 8000 osób z różnych kontynentów, specjalistów, którzy przyjechali, żeby je zobaczyć. Powiem więcej, niedowierzenie Amerykanów było w pewnym momencie tak duże, że zaprosili naszych pacjentów tutaj, żeby je przebadać i żeby się przekonać, że na pewno ci pacjenci słyszą tak dobrze, jak podawaliśmy to w Rosji. Jakie to były wrażenia? Jestem ciekaw, kiedy lekarz to sprawdził i zobaczył, że Skarżyński nie oszukuje. Znalazło się to w publikacjach w najlepszych czasopismach. Kiedy dzisiaj mówimy o Stanach Zjednoczonych, mamy w Polsce jeszcze z tyłu głowy taką myśl, że ta medycyna tutaj się rozwija szybciej niż w Polsce. Pana przykład pokazuje, że do końca tak nie jest. Różne specjalizacje pewnie radzą sobie różnie. Kiedy dzisiaj mówimy o polskiej medycynie na tle świata, nie tylko o otolaryngologii, to co można powiedzieć? Na pewno istnieje wiele zespołów bardzo ciekawych, bardzo pracowitych, które dochodzą do ciekawych wyników i dają cały szereg możliwości. I ja chciałbym, żeby o tym mówiono, żebyśmy się cieszyli, żebyśmy to upowszechniali, żeby nie było tylko takich informacji, że gdzieś coś się wydarzyło, a to już jest źle. Pewne sytuacje się wszędzie zdarzają i również u nas, natomiast nie zapominajmy o tych wielu pionierach, którzy byli przed nami i w tej chwili są, przebijają się, żeby ich umocnić w tym postanowieniu. Wszyscy wykonujemy bardzo ciężką pracę, ale jednocześnie pokazujemy możliwości. I te możliwości płyną z wielu ośrodków polskich, zarówno uniwersyteckich, jak i instytutowych. Kiedy dzisiaj mówimy o takiej medycynie, gdzie spotykają się profesorowie różnych części świata, to jest atmosfera przyjaźni czy jednak rywalizacji? Rywalizacja zawsze jest i to dzielenie się swoją wiedzą również. Ja często mówię o tym, że dzieląc się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami, mnożę je, a zatem nie ma nic w tym nadzwyczajnego. Tak robią też inni. No, każdy z nas czegoś się uczył od kogoś wcześniej i chcielibyśmy, żeby ci, którzy będą po nas, byli lepsi. W związku z tym musimy im zaoferować więcej niż oferowano nam wcześniej. Dzisiaj jesteśmy w Chicago w Stanach Zjednoczonych, ale te podróże w kalendarzu zapisane są na różnych stronach. Wiadoma sprawa, że Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest w różnych szerokościach geograficznych. Te podróże są bez końca. To duma z tego, że można inspirować w różnych szerokościach geograficznych, nie tylko w Polsce? Tak, to duma. Nie,
niewątpliwie mam wielką satysfakcję, że mogę powiedzieć, że reprezentujemy część polskiej nauki, polskiej medycyny, że prezentujemy osiągnięcia polskiej szkoły otochirurgii w nauce i medycynie światowej. Łatwo się o tym mówi, ale za tym się kryje ogromna praca i jest to niewątpliwie efektem tego, że od 20 lat wykonujemy najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch, w tym te unikalne, które dotyczą częściowej głuchoty. Dzisiaj możemy cieszyć się wolnością, aby tak pozostało, ale jeszcze kilka lat temu ci polscy lekarze na Zachodzie traktowani byli jako lekarze drugiej kategorii. Tak bywało. Mieliśmy tę opinię różną przez pryzmat stereotypów związanych z takim, a nie innym rozkładem historii. Czy dzisiaj patrzy się na polskich lekarzy jak równy z równym tutaj w Stanach Zjednoczonych? Pewnie jest bardzo różnie. Być może jest wiele osób, które jedzie i się uczy i to chętnie się uczy na Zachodzie niż w naszym kraju, ale jest ogromna satysfakcja, jak widzę i spotykamy tutaj wielu kolegów, koleżanek, których ja pamiętam na przykład ze studiów. Oni znaleźli się w Stanach, a dzisiaj się cieszą i się chwalą, że mają takich znajomych w Polsce i że właśnie ci ich znajomi w Polsce wykonują czegoś więcej niż ich dobrze znajomi obecnie w Stanach Zjednoczonych. Miałem okazję obserwować pana spotkania dzisiaj z pacjentami tutaj w Chicago. Miałem takie wrażenie, że nie tylko w Polsce za sprawą różnych audycji telewizyjnych i radiowych, ale także tu w Stanach Zjednoczonych to zainteresowanie problemami słuchu jest ogromne, że ta świadomość rośnie. Wszędzie jest coraz więcej osób w podeszłym wieku, w tej grupie senioralnej jest coraz więcej właśnie takich pacjentów, którzy mogą się kwalifikować do zastosowania implantów ślimakowych w leczeniu częściowej głuchoty. Ta nasza oferta wychodzi naprzeciw. Jest rzeczywiście szansą, którą możemy dać każdemu. Ja to często mówię, że możemy pomóc prawie każdemu. To bardzo odważne, ale wiem, co mówię i wiem, że z całą odpowiedzialnością mogę to zrobić. No, jest jedne, ale to ale dotyczy, że ten pacjent musi pojawić się w moim otoczeniu. Jaki będzie kolejny milowy krok w pana dyscyplinie? Poza upowszechnieniem chciałbym, żebyśmy wykorzystali te możliwości chirurgiczne do zastosowania innych rozwiązań, które w sposób naturalny, bez urządzeń, potrafią przywrócić uszkodzony narząd słuchu. 25 za nami, 20 i 30 także. Ja wiem, że to nie będzie ostatnie słowo. Czego życzyć na przyszłość? Za co trzymać kciuki? Byśmy nie zwątpili w siebie, kiedy przyjdą trudne momenty, a takie są w nauce zawsze. I żebyśmy mieli zawsze możliwość widzenia pewnej swojej perspektywy. Ja ją widziałem przez lata. Czasami to były po prostu marzenia, ale te marzenia się spełniały. Takie mam wrażenie, że tutaj na rzece obok Chicago dopingują nas pewnym dźwiękiem, wiedząc pewnie, że rozmawiamy z zawodowcem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo państwu dziękujemy także za uwagę. O tym się mówi. Wraca do studia, a my w Chicago podglądamy polskich lekarzy, jak realizują swoje marzenia.